Anita z Sanatorium Miłości zdradziła, jak poprawia urodę, mówi to z seksie bez uczucia i wyjawia wiele sekretów, wywiad. Anita z najnowszej edycji Sanatorium Miłości wzbudza najwięcej emocji wśród widzów randkowego show TVP1. W rozmowie z Faktem sympatyczna i przebojowa dentystka opowiedziała nie tylko o miłości i programie, ale i zabiegach medycyny estetycznej, z których korzysta, diecie, wnukach. I porównała się do Scarlett ze słynnego Przeminęło z wiatrem. A co sadzi, o seksie bez uczucia? Anita z 5 edycji Sanatorium Miłości ma 60 lat i mieszka w Bydgoszczy. Jest rozwódka. Mama i babcia. Z zawodu jest stomatologiem i współprowadzi tę z córką własną klinikę ortodontyczną. Emerytka cierpiała w przeszłości na depresję. Teraz specjalnie dla Faktu Anita z Sanatorium Miłości udzieliła szczerego wywiadu, dzięki któremu możemy poznać ją jeszcze bliżej. Fakt, jak dziś, jako doświadczona kobieta, rozumie pani miłość i związek dwojga ludzi. Jako atrakcyjna i zaradna kobieta, jest pani inspiracja dla wielu kobiet. Mówiła pani o korzystaniu z zabiegów medycyny estetycznej. Czy mogłaby pani powiedzieć o tym co zwiecaj? Jakie ESA pani ulubione, które stosuje i mogłaby polecić kobietom? Poza zabiegami urodowymi, jak pani dba o swoje zdrowie i świetna kondycja? Czy stosuje pani jakaś specjalna dietę? Jeśli tak, jaka i co pani je, by być w formie? Niewątpliwie jest pani kobieta sukcesu, która nie tylko umie o siebie zadbać, ale i wyrazić jasno swoje zdanie. Myśli pani, że mężczyźni boją się takich zaradnych kobiet i wolą szare myszki? Spotykała się pani czasem z tym, że mężczyźni się pani bali i się wycofywali, poznając pania? Jaki jest pani typ mężczyzny? Na co zwraca pani uwagę w potencjalnej drugiej polówce i czego nigdy w niej nie zaakceptuje? Akceptuje pani seks bez uczucia? Czy jest pani romantyczka? Czym można zdobyć pani serce? Choć pobiera pani emeryturę, wynosi 2300 zł, to jednak cały czas pracuje. A jak wyobraża sobie pani czas? Gdy tej pracy nie będzie i będzie pani emerytka pełna piersia? Jak pani widzi siebie na idealnej emeryturze? Czy będąc tak aktywna kobieta, ma pani czas dla wnuków i bycie babcia? Niejednokrotnie pisała pani o krytyce, z która spotyka się na tym etapie Sanatorium Miłości. A której się pani nie spodziewała? Mając tę świadomość, co pania czeka, gdyby jeszcze raz stawałaby pani przed wyborem, czy wystąpić w programie? Zdecydowałaby się pani na udział w nim? Mówi się, że rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć, jakie może spotkać człowieka. Czasem porównuje się go nawet do śmierci. Jak pani z perspektywy swojego doświadczenia to ocenia i go przeżyła? Czy to prawda, że nigdy nie traktowała pani Juli z programu jako swojej rywalki? I że się polubiliście i wspieraliście? Póki co internauci odebrali panię za rywalki. Powiedziała pani w jednym z wywiadów, że jest trochę jak Scarlett O'Hara. Mogłaby pani to rozwinąć? W czym jest pani podobne? Bo chyba nie chodzi o kokieterię i lamanie serc mężczyznom? Rozmawiał Bartosz Panczyk. Anita z Sanatorium Miłości jest oskarżana o wbicie noża w plecy koleżance z turnusu. Seniorkę zebrała głos, dochodzi do przeróżnych manipulacji. Uczestniczka Sanatorium Miłości przyznała się do uzależnienia. Trzeba być naprawdę silnym, żeby oprzeć się narkotykom. Sanatorium Miłości 5. Nurkowanie przysporzyło seniorom sporo problemów. Darek zaczął się dusić. Nie umiem mieć w ustach obcego ciała.